Dzień dobry Państwu, Szczepan Jonko, tydzień w 7 minut. Dzisiejszy odcinek zatytułowany jest Nie jesteś mi potrzebny. Wiecie, Piotr Pakuszto nie jest radnym, obywatelem, mieszkańcem, kolegą moich marzeń. Ale wobec każdego, tak jak wtedy padło, co to za idiota, takie stwierdzenie z ust pani burmistrz do kamery, że nie jest mi pan potrzebny, no, że tak powiem, urąga urzędowi. Ale pani burmistrz na to nie zważa, a należałoby. Bo to nie było ani kulturalne, ani śmieszne, ani. Więc mam nadzieję, że doczekam jakiejś sesji, gdzie pani burmistrz te swoje cugielki żartów i docinek potrafi skrócić. A to, że radni czasami ją prowokują, no tak, ale miarą tego dobrego samorządowca jest to, żeby się nie dać podpuścić, nie dać ponieść się emocją. Po prostu czasami trzeba niektóre rzeczy przemilczeć. Po kolei jadąc na sesji, to śmieci. Śmieci, porozumienie z Koszalinem jak najbardziej popieram. Pomysł ciekawy, nie głupi, no przyszłościowy. Ale jak obniżyć cenę dla zwykłego mieszkańca za śmieci? Są tylko dwa sposoby. Zmienić w ramach eksperymentu system, na przykład zamyt sześcienny wody, ale to trzeba odwagi, no bo skoro eksperymentujemy, to dlaczego nie? Wtedy przekonalibyśmy się, ilu mamy mieszkańców albo pracowników z Bangladeszu, Wietnamu, Ukrainy i tym podobnych. Tu nie dałoby się już nic ukryć. Ale to trzeba odwagi i pracy. Więc zachęcam panią burmistrz, urzędników, w tym i radnych, weźcie byka za rogi. A drugim sposobem mogłoby być to, żeby trzy samorządy, no bo przecież pieniędzy na ekologię w pieniądzach unijnych nie brakuje, i żeby obniżyć koszty funkcjonowania systemu, mniej śmieci od nas wywozić, uruchomić dla Tychowa, na przykład Karlina i Białogardu, wspólną sortownię. Parę miejsc pracy, przeanalizować to chociaż. Naprawdę. Naprawdę, bo to byłyby jedyne sposoby na obniżenie, bo samo, jak padło na komisji, samo porozumienie nie gwarantuje nam nic. Nie gwarantuje nam, że cena spadnie, nie gwarantuje nam, że cena nie wzrośnie, niczego nam nie gwarantuje. Ona co prawda ułatwia trochę albo rozwiązuje ręce w sensie przetargu z jednym tylko oferentem. Ale i tak beneficjentem i płacącym w ten system jest zwykły mieszkaniec Białogardu, więc ja bym chciał zobaczyć korzyści dla zwykłego obywatela. Co samorząd robi, żebyśmy płacili mniej? Kolejna rzecz, diety. No tu nawet Robert Borkowski mnie zawiódł, bo nie było dyskusji. Dostali co chcieli i nie dyskutowali. Proponowałem jako wrzutkę, żeby przewodniczący komisji, jeżeli komisja w danym miesiącu się nie zbiera, nie pobierał zwiększonej diety jako przewodniczący komisji, no bo skoro komisja nie obradowała, to dlaczego mają z urzędu dostać? Nawet tego nie zaproponowali, nawet tego nie chcieli dyskutować. Po prostu wzięli, co dostali na tacy. Pięknie. Pięknie. A efekty? No efekty to miałem okazję zobaczyć przy głosowaniu do kapituły uzupełnienia członka do kapituły medalu zasłużony dla miasta Białogard. No jedna argumentacja mnie powaliła. Kryształowy, nieskazitelny, dobrze prowadzący się, dobry mąż, ojciec, biznesmen pojechał po kandydacie jak po kobyle. Naprawdę sobie nie ma nic do zarzucenia? Żeby odważnie do kamery tak ostro pojechać? No, ja już na przykład nie będę przypominał wypadku na pasach na rondzie, do tej pory owianego dziwną tajemnicą i mgłą tajemniczości. No ale nie, można, bo ludzie mają krótką pamięć, ludzie nie chcą wiedzieć, ludzie nie chcą się angażować, nie chcą się obudzić, a żebyśmy się czasami przez takie bezczelności i taką bezczynność nie obudzili z ręką w nocniku. I to w zasadzie można by było
a temat sesji zakończyć. Nic tam się nie wydarzyło więcej, poza ble, ble, ble. Jedno tylko rzuca się w oczy, że generalnie radę można podzielić na mówiącą i milczącą. Tylko nie wiem, czy tam milcząca milczy, bo nie ma nic do powiedzenia, czy nie chce nic mówić. Ale to jeszcze do końca kadencji spróbujemy rozszyfrować. Dobrej pogody jutro i na saduszki. No i wszystkiego dobrego.